tym się różni boks od MMA, kurwa. To jest bardzo ciekawe i wrócimy do tematu. Oficjalnie do tematu wyzywam Kamila, cię do oktagonu, Kamil Łaszczyk. Niepokonanego pięściarza, natomiast w tym momencie mamy na linii sprzymierzeńca bomby, czyli Adriana Polaka. Witamy serdecznie. No, Adrian, dawno nie było sytuacji, kiedy będziesz się kłócił z Ferrari. Domyślam się, że po to dzwonisz, więc co masz nam do przekazania? I... Jak to? Poczekaj, chwila, zaraz. To wy do mnie dzwonicie. Dobrze, dzwonimy do ciebie my. Powiedz, co masz do przekazania w tej sytuacji, bo chciałeś... Nie, znaczy, ja tak. Dzwoniłeś, kiedy był... No dobrze. Słuchaj, tak, bo podchodzi do mnie Lexi i mówi, ty, wszyscy na czacie piszą, żeby do mnie dzwonić. A ja tak, ale o co chodzi? W ogóle przypomniała mi, że dzisiaj mają ten face to face, bo ja zapomniałem o tym. I ten, napisał mi menadżer, że Ferrari coś tam pierdoli, że ja miałem zapłacić pieniądze, więc dlatego najlepiej było, jakbyś ty mi, Mateusz, przytoczył, co tam było powiedziane. Było tam powiedziane, najpierw Bomba powiedział, że nie wpłacił, poczekaj, Amadeusz Ferrari na konto charytatywne Daniela Omielańczuka dla jego córki pieniędzy, na co Amadeusz Ferrari powiedział, że przelał tobie te 100 tysięcy plus VAT i że ty nie dałeś siana. Ty powinieneś przelać te pieniądze, a teraz co chcesz nam powiedzieć? Kurwa, oszuście ty. A co, nie dostałeś kurwa pieniędzy? Od ciebie dostałem pieniądze? No, no i macie, od MMA dostałeś. Od MMA, od ciebie. Ty szmato, zobaczcie, szmata. Od niego przelał Polakowi. To teraz przecież dostałeś, kurwa, śmieciu pieniądze. Co ty, kurwa, kłamiesz teraz? Jebana. Ty, kurwo. No to dzwonimy do włodarzy Fame MMA? No, włodarzy, przecież mówię, że ty przelałeś, dziwko. Bo mi zabrali z wypłaty. Bo mi zabrali chuja, to mi zabrali z wypłaty. Daj ten popcorn. Mi dałeś pieniądze jakiekolwiek? Szmata, jebana. To dzwonimy. No, macie, kurwa. Dzwonimy do Wojtka Goli. McGregor, no dzwonimy, oszuście jebany. Posłuchaj mnie! McGregor charytatywności, kurwa! Ja pierdolę, nie wierzę, że ty to... Ja przysięgam wam, kurwa, z misterce stanęło. Powiem ci tak, wszystkie twoje pociski się nie liczą, bo damskie się nie liczy, śmieciu. Dobra, mogę coś powiedzieć? Ja pierdolę, słuchajcie. Jedyne pieniądze, jakie dostałem, to jest 30% twojej marnej wypłaty za to, że walki nie zrobiłeś. Ty w ogóle tej walki to powinno nie być. Ja się zgodziłem na tą walkę z tobą, miałem do wyboru wiewióra. Zgodziłem się na tą walkę z tobą tylko dlatego, bo obiecałeś przy setkach tysięcy osób na żywo, podczas poważeniu na face to face naszym, obiecałeś, że przelejesz te pieniądze na chorą córkę Mielańczuka. Ale ty chamie, oszuście, te pieniądze były zawarte w tych 30%. Ale poczekaj, ale kurwa, zamknijcie tego typu. Nie słuchajcie tyle Farmazona, Polacku. Posłuchajcie mnie, jeszcze posłuchaj mnie, jakbyś miał... A wiesz, co ja teraz powiem, śmieciu? Daj mi powiedzieć, no, ale nie wyzywaj mnie, kurwa, bo cię nie obrażam, więc mi nie no wyzywaj. Dobra, no. Posłuchaj mnie, kurwa, powiem ci, tak mnie wkurwiłeś teraz. No. Posłuchaj, jeszcze rozmawialiśmy, kurwa, jak facet z facetem, kurwa, sobie szczerze, kurwa, wiesz kiedy, wiesz gdzie. Powiedziałeś mi, kurwa, obiecałeś mi, że na konferencji High League dasz te pieniądze, kurwa, w ręce, kurwa, włodarzom, dasz, kurwa, w gotówce te pieniądze. Powiem ci szczerze, co ty pierdolisz teraz? Co ty pierdolisz teraz w ogóle? Co ty pierdolisz, kurwa? Ty dostałeś ode mnie 30%, kurwa. Amadeusz, wiesz, co ci powiem, kurwa? No. Jesteś wart tych, kurwa, 20 tysięcy. Pierdol to, nie przelewaj tych pieniędzy, kurwa. Ja po prostu ci powiem tak, z tobą jest nie warto wchodzić w żadne układy. Aha. Powiem ci, obiecałeś, kurwa, że przelejesz te pieniądze. Nie wiem, czy... Ja, powiem ci szczerze, jestem w szoku, powiem ci szczerze. Ja, kurwa, za to, że jeszcze powiedziałeś, że mi dałeś te pieniądze... No, dostałeś 30%, w których były te 20 tysięcy, kurwa. Co ty myślałeś? Co? No tak. 30% dostał za to, że nie zrobiłeś wagi, Ruro, kurwa. No i co tak właśnie ustalaliśmy. W ogóle? Dobra, Adi, to teraz przejdźmy do tego. No. Do czego mamy przejść? Stary, kurwa, tylko żeby bomba się teraz nie wtrącał, bo to nie będzie w ogóle go dotyczyło. Ale nie, kurwa, skończyć, powiem wiesz. Ci szczerze, powiem ci szczerze. Rozłączysz się, bo się boisz, wiesz co powiem. Ale dobra, kurwa, spoko, ja wiem co ty chcesz powiedzieć, kurwa, spoko, możemy na ten temat rozmawiać, nie ma problemu. No. Ale powiem ci szczerze, kurwa, zawiodłem się w chuj, nie? Mhm. Zawiodłem się w chuj, bo kurwa, powiedziałeś mi, kurwa, że nie chciałeś tych pieniędzy, kurwa, przelać, dlatego, bo myślałeś, że nie będziesz mieć pieniędzy. Co ty pierdolisz, kurwa? Co ty, kurwa, kłamiesz? Najpierw mówisz, że ci obiecuję, że dam na High League'u, teraz no co innego. Co ty, kurwa, kłamiesz? Jak ty jesteś farmazon? Dlatego się z bombą zadajecie, no. Ale co ty powiedziałeś? Ach, jesteś farmazon, ty. Przysięgnij mi na swoje życie, teraz, na live'ie, przysięgnij mi na swoje życie i swojej córki, że nie powiedziałeś mi sketch. A mam nadzieję, że ja ciebie też zaraz zapytam.
Ale nigdy nie przysięgnę na życie mojej córki, to po pierwsze. Czytałem numer temu kurwa gościowi, co to gdzie kurwa wyskoczył. Tak o to spytasz kurwa, tak? Co, no a to co mi. No czy. Tak, nie. Kurwa, do, ale dobrze o tym wiem. Dobra, kurwa. Czy, nas, no, czy, ma, ale... czy nasyłałeś na mnie typa, który mnie pociął maczetą? Ja, nie, na nikogo nie? Na ciebie nas nie nasyłał. Nie, 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 nie. Poczekaj, bomba. Czy nasyłałeś, nie? Kto, nie. Czyli on miał numer do mnie od kogo? Posłuchaj mnie. Koś, który próbował mnie zabić, od kogo miał numer? Nie próbował cię zabić, bo cię rzucił się na ciebie z tępym kozikiem. I dobrze wiesz, jak a teraz było, kłamiesz, sytuacja. Kurwa, kłamiesz, bo dobrze wiesz, jak było. Teraz, kurwa, kłamiesz, bo tylko niech bomba nie wtrąca się, bo nie wie. Wiem, bo rozmawiałem z Terem. Spoko, ale wiesz, gdzie jest, ej, Polak, jak teraz kłamiesz, będziesz go wkopywał, bo będę musiał udostępnić filmiki, kurwa, i będę musiał udostępnić w necie, kurwa, żeby, bo wy go teraz pomawiacie mnie. Posłuchaj, udostępnij się co chcesz, kurwa, bo zmieniasz narrację. Miałeś, kurwa, przelać 20 tysięcy, kurwa. Kurwa, wróćmy na chwilę do tej sprawy. Ale dobrze, czy podałeś ten numer? Temat, zamknijmy ten mogę temat, a potem wrócimy do tamtej rozmowy. Nie ma problemu. Jak no. Bardzo chcesz o tym gadać, nie ma problemu. No, pogadajcie dlaczego nie sobie. Przelałeś tych pieniędzy, kurwa? Przelałem to, Fame MMA przelało ci z mojej wypłaty z walki, kurwa, te pieniądze. Ale odpowiedz najpierw, do tego zaraz wrócimy, bo zmieniasz temat. Ale to ty zmieniasz dałeś temat. Numer ale to ty do człowieka, temat. Który mnie pociął i czy ty i nie kłam, kurwa, jakie miał narzędzie, bo mi prosto w oczy mówiłeś, że wiesz, co było ale i tak dalej. Ale przecież ja nic takiego nie przypominam sobie. Sam do mnie powiedziałeś, kurwa, ostatnio jak się spotkaliśmy, kłamiesz. Że powiedziałeś, że nie wiedziałem o tym, że on się na ciebie, kurwa, rzuci. Tak, sam nie wiedziałeś, że będzie tak grubo, to prawda. Nie wiedziałeś posłuchaj o tym. Mnie, posłuchaj mnie, dobrze wiesz, jak wyglądała ta sytuacja. Wiem, ale imprezie, jest jeszcze jedna rzecz. Byłem na imprezie z Gosią, kurwa, Jeziorowską, kurwa. Tak. Byłem na imprezie, jej chłopak podchodzi do mnie, mówi do mnie, kurwa, ten swój Ferrari mi wkurwia, wykorzystują moją dupę, daj mi numer do niego telefonu. Masz, kurwa, dałem mu numer telefonu. Po czym to prawda. Się dało dalej, nie wiedziałem o tym. Ale dlaczego, powiedz mi, kurwa, zmieniasz narrację? Ale daj, dokończ, bo jeszcze jedną rzecz. Powiedziałeś, kurwa, że przelejesz te pieniądze. Dlaczego, kurwa, zwalasz, że ja mam przelejesz te ale pieniądze? Dlaczego go w aucie? Dlaczego go w aucie namawiałeś, żebym nie dojechał? Gdzie kurwa go namawiałeś? I mam te i to i Gosia powiedziała i ten kierowca, który z wami był, co ci powiedziałem to prosto w ryj, a ty powiedziałeś w klubie gadaliśmy o tej sprawie. Poczekaj, gadaliśmy o tej sprawie i ty powiedziałeś, że nie. A ja nie wiedziałem, jak ten człowiek się jak wygląda, bo znam go jego imię i nazwisko. A okazało się, że on był w tym samym klubie i razem poszliśmy, kurwa, do niego i ten typ potwierdził, kurwa, że gadałeś maczeciarzowi, żebym nie dojechał. Co ty pierdolisz? Nie potwierdził tego. Co ty pierdolisz, kłopcy? Jak, kurwa, nie, jak gadaliśmy z nim ryj w ryj. I powiedział, że nic i mam wiadomość, kurwa, którą wysłał do Gosi. A on powiedział, no ale co to tam wiadomość, tam chuj w tą wiadomość, powiedziałeś... Czyli co, Gosia kłamała, ten, i kierowca kłamał. Ty powiedziałeś, że Gosia kłamie, sam ją, kurwa, obrazałeś w materiale, kurwa, 20-minutowym, że ciągle kłamie. Więc co ty pierdolisz? No, że skłamała prawdę, na jednym a z tym. A ty mówi prawdę, tak? Z tym mówi prawdę, ale z innym kłamie. Na twoją korzyść, kurwa, jak coś jest, to wtedy ten kłamie, a jak nie, to ten. Dobrze, no, moi dobra. Drodzy, będziemy musieli kończyć ten telefon, więc, ja pierdolę, więc wiem, że Mateusz, chcesz jeszcze, Adrian... Powiem tak, ja się wycofuję z tej rozmowy, chcę tylko powiedzieć, Amateusz, jesteś, kurwa, wart tych pieniędzy. Dziękuję wszystkim i na razie. Hej. Ta, zatrzymaj te 20 koła. Wiem, że za chwilę będziemy mieli kolejny telefon, ale zanim będziemy o tym rozmawiać, to moi drodzy, pay-per-view w sobotę, gala odbędzie się w Gliwicach, HLiG 4. Ci panowie zmierzą się w jednej z najważniejszych walk, jeżeli chcecie kupić pay-per-view, to zapraszamy w zwykłej jakości na stronie highlife.tv, lecz w lepszej jakości możecie kupić razem z dłuższym VOD oraz z Hate Roomem, tak więc bardzo was zapraszamy, na gali będzie się działo. Bomba, dostałem SMS-a od Zusie, za chwilę się z nią będziemy łączyć. Super.